No i mamy koniec roku. Ostatnia prosta i ostatni miesiąc premier 2022. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale BuzzGram i dzisiaj zerkniemy sobie na grudniowe premiery gier na konsole, które przykuły moją uwagę. Zapraszam. Zaczniemy od polskiej miniprodukcji, która na PC gości już od maja zeszłego roku, ale w końcu 1 grudnia trafi także na Switcha. Papetura nie jest może najdłuższym point and clickiem, bo można ją przejść w jakieś 2 godziny, chociaż widziałem też, że niektórzy ukończyli ją w niecałe 45 minut, ale w tym przypadku to niedługość rozgrywki przyciągnęła moją uwagę, a jej walory estetyczne. Cały świat i postacie są zrobione z papieru, a Pape i Tura starają się powstrzymać potwory przed spaleniem tego unikatowego uniwersum. Setki godzin zajęło Tomaszowi Ostafinowi ze studia Petums przygotowanie papierowych modeli, a następnie przeniesienie ich na ekran naszych komputerów i konsol. A fragment tego procesu możecie podpatrzeć na krótkim materiale zza kulis, do którego link podaję w opisie. Mam nadzieję, że historia dorówna temu, ile serca zostało włożone w przygotowanie strony artystycznej, a zagadki będą wyważone i przemyślane. Jakby nie było, szykuje się uczta dla oka i ucha, bo za muzykę odpowiada Floex, znany m.in. ze znakomitej muzyki do gry Machinarium. Na 1 grudnia na Switcha zapowiedziano również jeszcze dwie inne ciekawe produkcje. Jedną z nich jest logiczne przestawianie torów, co by psy jeżdżące koleją dotarły bezpiecznie z punktu A do punktu B, czyli polskie Railbound. Gra już jakiś czas temu pojawiła się na PC, a ze 2 miesiące temu na urządzeniach mobilnych i w końcu trafia też na Switcha. Grałem w nią już na telefonie i przyznam, że czasem się trzeba nakombinować. No ale przecież o to chodzi. Wygląda ładnie, brzmi przyjemnie i na pewno po nią sięgnę w niedalekiej przyszłości. I kolejna premiera na Switcha zapowiedziana na 1 grudnia. Ponownie, gra hula już od zeszłego roku na PC, a od sierpnia także na PlayStation 4 i PlayStation 5. I jest to mroczny i karciany rogal Inscription. Słyszałem o tym tytule bardzo dużo dobrego. Zgarnęła ona także wiele nominacji i nagród w 2021 roku. I miałem ją kupić na PlayStację, ale mam wrażenie, że Switch będzie najlepszą platformą dla tego tytułu. Okej, to przechodzimy do dnia drugiego, bo właśnie wtedy na PC, Playaki i Xboxy premierę ma mieć długo przeze mnie oczekiwany kosmiczny horror The Callisto Protocol. Będziemy musieli uciec z kosmicznego więzienia o zaostrzonym rygorze, a po drodze zmierzyć się z potworami z piekła rodem.
Bardzo mi to wszystko przypomina Dead Space i mam nadzieję, że się nie zawiodę. I że Callisto umili mi oczekiwanie na lutową premierę remake'u Martwej Przestrzeni. Narobiło się też ostatnio trochę zamieszania wokół The Callisto Protocol, a to za sprawą serwisów informacyjnych, które podały, że część rzeczy, a konkretnie dodatkowe animacje śmierci bohatera, zostały usunięte z głównej gry, by zostać dodatkowo sprzedane w dostępnym na premierę Season Passie. Twórca gry naprostował te doniesienia na Twitterze, pisząc, że nic z głównej gry nie zostało wycięte i że nad dodatkowymi scenami nawet jeszcze nie zaczęli pracować. I że jest to coś, o co prosili fani nadchodzącego kosmicznego horroru. I ja mu wierzę, chociaż przyznam, że może to stworzyć niebezpieczny precedens w przyszłych produkcjach różnych studiów, które mogą nam próbować w ten sposób sprzedać gry na raty. I za dodatkową opłatą oferować rzeczy, które powinny znaleźć się w podstawowej wersji gry. Pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. I just love that last part. Gives me chills every time. Drugi grudnia i drugi tytuł, czyli taktyczna gra turowa w świecie superbohaterów Marvela, stworzona przez ludzi odpowiedzialnych m.in. za XCOM, czyli Marvel's Midnight Suns, która zawita póki co na PC, PlayStation 5 i nowe Xboxy, a być może w późniejszym czasie także na PlayStation 4, Xbox One i Switcha. Roczniejsze wersje znanych i lubianych postaci z komiksów zmierzą się z największym zagrożeniem dotąd. Czyli w zasadzie tak jak zawsze. Tym razem jednak będzie to w mechanice turowej z elementami RPG oraz karcianki. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ale na premierę się nie skuszę. Poczekam na dobrą promocję i być może na dobrze zrobioną optymalizację na Switcha, bo ponownie czuję, że byłaby to najlepsza konsola do grania w turówkę. There, my sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Następny tytuł także najpierw został wydany na PC i podobnie jak w Puppetura mamy w nim do czynienia z papierowym światem, tym razem jednak komputerowo renderowanymi teksturami przypominającymi wycinane modele, podobnie jak to było w Tearaway kilka lat temu. Tym razem jest to jednak horrorowy rogal z bieganiem, strzelaniem i permanentną śmiercią naszego ludzika, czyli Paper Cut Mansion, który na plejaki, Xboxy i Switcha zawita 5 grudnia. Grafika jest mroczno-urocza, ale z naciskiem na mroczna, zakończeń kilka, a producenci obiecują unikatowy system sztucznej inteligencji dla każdego typu przeciwników, dzięki czemu są oni sprytniejsi i mniej przewidywalni. Brzmi i wygląda to ciekawie, więc na pewno będę miał to na radarze. We'll be right back.
8 grudnia na PC oraz PlayStation 4 i 5 zagra dla nas Leśny Kwartet. Nastrojowa gra logiczno-zręcznościowa w trzech aktach, podczas których rozwiązujemy zagadki i walczymy z demonami zrodzonymi w duszach członków zespołu, najpewniej jazzowego, po stracie swojej piosenkarki. I to właśnie jej duchem pokierujemy, zmierzając na ostatni pożegnalny koncert. Wygląda i brzmi to bardzo ciekawie i chętnie sięgnę po The Forest Quartet. Thank you all for coming, and thanks for your patience. Let's give Nina the goodbye she deserves. A dzień później na PC i Xboxach będziemy mogli sprawdzić eksperymentalną grę inspirowaną obrazami science fiction z drugiej połowy XX wieku, w której droga do poszukiwań pozaziemskiej cywilizacji jest ważniejsza od celu, pod tytułem Afterglitch. Podobno, bo po trailerze zbyt wiele się nie dowiecie. Jedynie tyle, że może być ciekawie i epicko, wnosząc po muzyce, i że wygląda to jak ostra jazda po LSD. Grudnia na PC, Playaki, Xboxy i Switcha trafi gra od twórców Lost in Random. Gra, która miała swoją premierę w zeszłym roku na Stadii. Gra pod tytułem Wavetail. Jest podobno dużo skakania, dużo zwiedzania, walka oraz wzruszająca historia, a wszystko to zamknięte w świecie zdominowanym przez wodę. Wygląda to nawet ładnie i przywodzi mi na myśl grę Pathless, ale to chyba bardziej ze względu na dynamikę rozgrywki. Na premierę nie kupię, ale w późniejszym okresie, jako taki przerywnik między większymi tytułami, może sprawdzić się całkiem nieźle. This is our haven, that the lighthouse keeps us safe. But a part of me wants more. Trzynastego na PC, Xboxy i Switcha kolejna dziwna produkcja. Ale to chyba już się przyzwyczailiście, że znajduję dość niestandardowe tytuły. Infinite Guitars to miks RPG akcji z grą rytmiczną, w której ratujemy świat walcząc z wielkimi robotami za pomocą solówek na gitarze. Kolorowa grafika i animacja inspirowane chińskimi bajkami wydają się być miłe dla oka, a gitarowe brzmienie wpada w ucho, dlatego sprawdzę na pewno. Zwłaszcza, że ma być w Game Passie w dniu premiery.
14 grudnia mamy premierę next-genowego update'u do Wiedźmina 3. Tyle, bo jakoś mnie to nie interesuje, ale może kogoś z Was zachęci do pierwszego albo ponownego sięgnięcia po Wiesia. Ja się odbiłem od Wiedźmina. Miał już swoje 3 szanse na wciągnięcie mnie w swój świat i niestety, ale nie dał rady. Aka wygląda prawie jak taka plastelinowa gra craftingowa z otwartym światem, w której możemy poświęcić dużo czasu na spanie. Albo zwiedzanie małych wysepek. Albo budowę domu, mebli i innych dupereli, jak to w takich simach, nie simach bywa. Jakby nie było, wygląda słodko i dość relaksująco, a czerwona panda po przejściach jako protagonista prezentuje się bardzo przyjaźnie i już 15 grudnia zawita na PC i Switcha. Zauważyłem też, że będzie można łowić ryby, więc to już jest kolejny plus dla tej produkcji. I na sam koniec mam dla Was kolejny tytuł z Polski, tym razem od krakowskiego studia The Parasite i jest to pierwszoosobowa przygodowa strzelanka, w której naszą główną bronią jest łuk i magia. W Blacktail A Witch's Fate wcielamy się w rolę 16-letniej Yagi i to od nas zależy, czy zostaniemy strażniczką lasu, czy straszną babojagą ze słowiańskich legend. Mamy tu sporo elementów craftingowych, na przykład zbieranie składników i robienie strzał czy mikstur wspomagających, ale jest też sporo walki, która wygląda dość dynamicznie. Do tego dochodzą jeszcze różnorakie zadania zlecane nam przez ludzkich i mniej ludzkich mieszkańców lasów i okolic, a także możliwość kształtowania naszej ścieżki rozwoju. Nasze interakcje z postaciami także mają mieć znaczenie i wpływać na to, jak zakończy się nasza historia. Do tego Blacktail wygląda naprawdę zjawiskowo i czuję, że mogę się na ten tytuł skusić już niedługo po premierze. Gra pojawi się na PC i konsolach nowej generacji 15 grudnia i chyba sprawię sobie z niej prezent na święta. Child found in the woods, who may be cursed, with a face that's best kept hidden behind a wooden mask. Your beloved sister Zora was the only one ever to care for you, protecting you from the others. Until the day she mysteriously went missing, leaving you alone against the angry mob. And there you are, guided by an ominous voice sitting in the back of your head, cast away in a journey to find your sister and uncover the truth in a beautiful yet unforgiving world. It's up to you to choose to help them or not. There will be no alliance between us. But remember, your choices truly matter in Blacktail, and significantly impact both the world and your gameplay experience. It's up to you to bring either mayhem or tranquility to these morally ambiguous lands. So, will you be the good or the evil witch? Where there is light, there must be shadow. The darker the night, bright to the stars. Yaga's fate rests in your hands, starting December 15th when Blacktail releases on PC, PlayStation 5 and Xbox Series. Wygląda na to, że wydawcy dadzą nam chwilę wytchnienia przed świętami i to był ostatni tytuł, który zaciekawił mnie w grudniu. Dajcie znać, czy któraś z gier przyciągnęła Waszą uwagę, a ja już się z Wami żegnam. I gdybyśmy nie widzieli się do przyszłego roku, to chciałbym życzyć Wam wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Ze studia Petums? A fragment tego procesu możecie podpatrzeć na krótkim materiale. Mroczniejsza wersja. Pod tytułem After Glitch. Dip, 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 after glitch.
strzelaniem i permanentną śmiercią. Jakby nie było, wygląda słodko i dość relaksująco, a czerwona Pantarej. A producenci obiecują unikatowy. Ale jest też sporo walki, która wygląda dość dynamicznie. Dynamiczne wygląda to. To wygląda.